Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek Cieszyn już jutro, 25 stycznia o godzinie 17.00, w ramach spotkania rozpoczynającego tegoroczną edycję Cymeliów i Osobliwości, księżnica cieszyńska zaprasza na prezentację doktora Artura Lewandowskiego zatytułowaną Wielka Encyklopedia Francuska największe przedsięwzięcie literackie XVIII wieku. Oraz suma wiedzy epoki oświecenia. Jeżeli ktoś woli spędzić piątkowy wieczór z muzyką w roli głównej, śmiało może wybrać się do Brennej. W tamtejszym domu Zielin przy Tulia o godzinie 19.00 odbędzie się koncert Morawska Brama w wykonaniu zespołu Chwila Nieuwagi i Kuby Blokesza. W wydarzeniu będą towarzyszyć wizualizacje oraz fragmenty z czeskiej literatury czytane przez lektora. W repertuar wplatane są również znane z czeskich wie Rynek, motywy muzyczne. W niedzielę 27 stycznia misyjna Jutrzenka Zeskoczowa zaprasza kolejny raz na jasełka bożonarodzeniowe. Jasełka będą miały miejsce w kościele św. Sarkandra w Górkach Wielkich o godzinie 14. Wstęp wolny. Jest to spektakl charytatywny w ramach akcji kolędnicy misyjni. Niedziela będzie obfitować w różnego rodzaju koncerty. W Rudniku w Kaplicy Maryi odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu radnych gminy wójta oraz dzieci z powszechnej szkoły podstawowej w Rudniku. Początek wspólnego kolędowania godzina 15. Fani szachowych rozgrywek w najbliższy weekend również znajdą coś dla siebie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbędzie się 30. Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate. Start godzina 9.30, przewidywane zakończenie 14.15. Już w poniedziałek 28 stycznia rozpoczynają się w Skoczowie obchody rocznicy Bitwy pod Skoczowem. Przez trzy dni w związku z tym wydarzeniem sporo będzie się działo. Odsłonięcie tablic pamiątkowych, zapalenie zniczy, prezentacja muralu oraz otwarcie wystawy, to wszystko będzie miało miejsce w poniedziałek. Na wtorek zaplanowane jest spotkanie dla uczniów, zaś w środę konferencja naukowa w Teatrze Elektrycznym. Szczegóły na plakatach. Na tym jednak nie koniec, warto również zwrócić uwagę na rekonstrukcję bitwy, która odbędzie się 2 Lutego o godzinie 14.00. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.